Siema widzowie, witam was. Kolejny odcinek The Long Dark. Możecie zostawić lajka na samym początku. Przepraszam, że w poprzednich odcinkach po raz kolejny pojawia się pierdzenie mikrofonu. To już się ciągnie chyba od 10 czy 20 odcinków. To nie jest wina mikrofonu. To nie jest wina wejścia, w którym jest mikrofon. To nie jest wina tego, czy mikrofon jest podgłośniony, czy ściszony. To nie jest wina w ogóle tego mikrofonu. To jest tylko i wyłącznie wina OBS-a. I próbuję to ogarnąć i po prostu nie jestem kurwa w stanie, bo to się pojawia w randomowych momentach i w momencie, kiedy ja już myślę, że sytuacja została opanowana, ta sytuacja powraca. To jest ostatnia moja próba, jeżeli nie, to nie wiem co zrobię. Chyba odinstaluję OBS-a i zacznę, nie wiem, cofnę się może z 5 wersji OBS-a i będę testował każdą z nich. Przepraszam jeszcze raz, bo chciałbym, żeby te odcinki były najwyższej jakości, dlatego staram się to nagrywać w 2K. I bardzo mnie to wkurwia, że, no, że nie udaje się tego nagrywać w najlepszej jakości. Więc jeszcze raz was witam w kolejnym odcinku i przepraszam za te wszystkie poprzednie odcinki. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś ogląda tą serię, to nie popsuło mu to aż tak bardzo i experience'u, czyli doświadczenia związanego z tą grą. No, jeżeli tak, no to co, możesz mnie wyzywać w komentarzu. Free pass na wyzywanie. Proste, giga proste. Dobra. Mamy do wykonania misję. Misja nazywa się... To nie Wiedźmin 3. Jak się nazywa misja? Misja nie nazywa się nijak, w sumie się nazywa. Nazywa się Niezwykłe Opowieści, w sumie ma nazwę. Miejscowi opowiadają o ukrytej, rozświetlonej jaskini. I my do tej jaskini się teraz udaliśmy. Czy ta jaskinia jest niezwykła i czy ta jaskinia jest rozświetlona? Przekonajmy się, jest tylko jeden sposób, by to sprawdzić. Po prostu się zapakować do środka. To w ogóle cała osobna mapa się tutaj ładuje. Jaskinia. Poszukaj ukrytej jaskini za wodospadem. No dobra, tylko jest problem. Przecież ja tu nic nie będę widział. I od się kręca. To, żem przyszedł dla widza, nie? Czemu ja wszystko muszę zepsuć? Dlaczego za każdym razem musi być coś nie tak? Dlaczego nie możemy spokojnie sobie wejść do tej jaskini? No ale nie możemy. Musimy udać się na następną misję. Wrócimy tu. Chyba kiedyś, jak będę miał jakieś odpowiednie rzeczy, typu badyle. W sumie mógłbym chyba pozbierać patyki i zrobić z tego pochodnie. Tak, ogólnie tego. A podpałki potrzebujemy. Dobra, ale to podpałkę w sumie jesteśmy w stanie zrobić. Prawda? Gotowa podpałka, tak jest. Ty, to może jednak się to udamy. Poczekajcie, nazbieramy trochę badyli, dobra. Nie odpuścimy tak łatwo, nie tym razem. Nazbierajmy trochę badyli. Poróbmy troszeczkę tutaj drewna. Możemy chyba z tej ławki ściągnąć drewno. O, elegancko będzie. Trochę przymarzniemy, ale dobra. Generalnie powinno być całkiem w porządku, tak mi się wydaje. O, MRE. Jedzenie, spoko, jedzenie. Godzinę i 30 minut będziemy robić tą ławkę. Nie wiem, czy nie zamarznę do tego czasu. O, trochę straciłem życie, ale nie zamarzłem. A tutaj w ogóle jest plecak. Ja, czemu ja to wszystko pominąłem? Przecież ja tędy szedłem. Dobra. Wydaje mi się, że mogę się pakować do środka. Tego bym zabił tutaj królasa. Zanim nazwiecie mnie tutaj gigantycznym brutalem, to musicie zrozumieć, iż jedyne co mam do jedzenia, przynajmniej miałem do tej pory, to mięso, więc polegałem tylko i wyłącznie na zabijaniu zwierząt. Kurde, łapa mi się trzęsie. No, tak mniej więcej na taką odległość powinno być cacy. Kurwa, nie udało się. Widziałem kiedyś poradnik, jak zabijać króliki w tej grze, ale widzę, że gościu jakieś mega beznadziejnie wytłumaczył. On powiedział, że generalnie trzeba celować w ten górny palec, który mamy. A z doświadczenia wiem, że celujemy w dolny palec. Tak, przynajmniej mi się osobiście tak lepiej rzuca. Faktycznie zawsze trafiałem. Dobra, pakujemy dupy z powrotem do jaskini w takim razie. Dobra, wbijamy w takim razie i tam odpalimy ognisko i się też ogrzejemy przy okazji. Tam się mroczna muzyka w miarę w ogóle odpala. Nie podoba mi się ta muzyka generalnie. Okej, tutaj jesteśmy w stanie ognisko odpalić. Pewnie, że tak. Z badyli.
później my sobie z tego drewna będziemy pochodnie brali, także trzeba tutaj naładować tego drewna ile wlezie. Chyba, że ja w ogóle nie jestem w stanie wykonać pochodni, bo pochodnie wykonuje się z nafty. No ja nie mam nafty nawet na tyle, żeby oddać tutaj tym potrzebującym. Oh yeah, dobra. Weź pochodnie, oczywiście, że tak. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje w tej jaskini. Dobra, tutaj jakieś gamloty, w sensie kamienie. Badyle. Spoko, pochodnie mi zaraz pęknie. O, jest flara. Jest dobrze w takim razie, jeżeli jest flara, to jest spoko. Mam do wyboru prawo, lewo. Prawo. Węgiel, spoko, możemy wziąć. Przyda się na ognisko generalnie. Jeżeli zaraz też jakieś będę musiał wykonać. To wie. Dobra, czysto. Badyl. Tu coś jest? Coś tu w środku może być. Kurde, jakieś tajemne przejście? Nie wiem, czy chcemy pakować tu dupę w sumie. Oj, chyba chcemy, ale ładnie tu. Spoko. Ale ciekawe, czy mogliśmy też tędy wejść. Nie, raczej nie dalibyśmy rady. A! O kurwa. No tak, o kurde. Ludzie, tylko martwi. Ale faktycznie ładnie się świeci. Ty, no tak, zapomniałem miejscowi, opowiadałem od poświetlonej jaskini. No tak, bo wszedłem w wodę. A nie wiedziałem, że taka mechanika w tej grze istnieje, tak szczerze mówiąc. No tak, no debil. O kurde, witam. Sarek. Nóż myśliwski, o kurwa. Wyskakuj, co tam masz. Sakiewka ze skóry łosia? Ułatwia noszenie przedmiotów. Ciekawe bardzo. Co tu jeszcze znajdziemy? Napój energetyczny, szalik, okej. Okay. No, trzeba tutaj odpalić generalnie tego. Flary morskie są skuteczne przeciwko wilkom szarym. Okej, okay, trzeba tutaj rozpalić ogień i tak najszybciej. Co wam chciałem powiedzieć? Chciałem wam, widzowie, powiedzieć, że... Ja mam tu taki syf, nie dość, że wy widzicie kamerkę taką słabą, bo zasłania mikrofon połowę mojej twarzy. Też jeszcze mam przez cały monitor zasłonięty praktycznie połową tego mikrofonu. Jeszcze na dodatek przez cały środek idzie kabel. Normalnie to tu można, chłopie, zwariować. Taki syf jest, ale dla widza się poświęcał. Jakbyście widzieli, może wam na koniec pokażę w sumie. Jak to wygląda, to jest syrop klonowy, prawda? Ale nie mogę go podnieść. Dobra, ogrzejmy się tu. No może nawet się kimnijmy. Czemu by nie? Ile mogę tu w ogóle rozłożyć? Mogę. Chciałem powiedzieć namiot, ale... Oczywiście na myśli miałem śpiwór. Dobra, kimnijmy się za 8 godzin może. I tak musimy ogólnie wyschnąć, bo jeżeli nie zrobimy tego, to będzie straszny syf. No i będziemy moksi, a tego byśmy nie chcieli, bo nam temperatura gigantycznie zacznie spadać. Dobra, napijmy się wody. Wody mamy sporo. Tutaj jest jeszcze jakiś królos do podniesienia. Podnieśmy. A ciekawe, co inne odnogi tutaj prowadziły, ale do jakiego miejsca inne odnogi prowadziły. A, chyba będziemy mieli okazję się dowiedzieć, prawda? A, dobra, to mogę iść dalej w sumie. Tak, bo ja myślę, że tu wyjście jest na zewnątrz. Tak, normalnie. Dobra, czyli mam jedną flarę i nic więcej. No dobra, i to ta gorsza flara. Odpalmy ją jak... A, to jest z powrotem? Nie, to jest z powrotem przez tą wodę muszę przejść? Nie no, are you kidding me, man? Poczekaj, coś mi tu nie gra. No skurde. Ty, proszę, powiedz mi, że tą flarę nie zgasi woda, nie? No nie może, przecież to jest flara morska. Dobra. Aż mi nagle temperatura spadła. Momentalnie. Ty, ale ta flara morska, to ona się zaraz kończy, nie? Ale syf. Szybko, musisz biec i to kurwa...
Tak, biegnij szybko, tylko zbieraj badylem, jakbyśmy jednak odpalili ognisko po drodze. Szybko! Tu wyjście! Tutaj węgiel, kurwa. Też pozbieramy. Biegnij szybko, 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 szybko. Wyjście, 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 badyle, 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 wyjście. Szkoda, że musiałem zużyć te flary, skoro one działają na wilki, ale no. Happens. I to jest chyba wyjście, nie? Tędy przyszliśmy. Tak mi się wydaje, tam na górze już wyjście. Damy radę, damy radę. Kończy się flara, do dupy ta flara jest. Chociaż chyba mocniej delikatnie świeci to przez krótszy czas. Dobra, wydaje mi się, że jak pójdę prosto, to tak. Tutaj mogę w ogóle ogień odpalić, tam bym odpalił bez ten pewnie mega przemocony. I tak czy siak musimy się chociaż trochę ogrzać, bo inaczej za daleko tutaj nie zajdziemy. Dobra, chyba się uda odpalić. Teraz się zorientowałem, co ja tak krzyczę na tym odcinku. Chyba za blisko miałem mikrofon, takie przestery czasem były. Jeszcze mi zasłania mleczko sojowe. Pół ekranu i nie widzę nawet, czy są przestery. Soy boy. Dobra, trzeba się trochę ogrzać. Myślę, że 3 godziny to będzie wystarczająca ilość. Rozłóżmy tutaj, znowu chciałem powiedzieć, namiot. Śpiwór. Namiot już dawno rozłożony. Konar? Konar zawsze zapłonie. Dobra, podnieś śpiwór. Ogrzani? Wyleczeni? Wygrzani? No, widzę, że sakiewka. A co daje to? Znaczy, ułatwia noszenie przedmiotów, ale to znaczy? To znaczy co? To jestem w stanie więcej nosić? Plus 5 kilo dodatkowe. Jocie kryńca. Moje marzenie się spełniło, nie? Bez kitu. Tak bez żartu. Jeżeli ja jestem w stanie więcej nosić kilogramów przy sobie, no to już jestem przeszczęśliwy, naprawdę. Dobra. Tutaj od razu mamy misję Szaber z bunkra Joplina. Joplina? Nie wiem, jak to się czyta. Członkowie Leśnych Głosów rozszabrowali skrytki z zapasami Joplina. Pozostawione zapasy mogłyby pomóc ci przetrwać w Wesołej Dolinie, aż się z niej nie wydostaniesz. Przeszukaj skrytki i sprawdź, co w nich zostało. Generalnie powiedziałbym, że jebać te przeszukiwanie tych skrytek. Tylko problem jest taki, że my bardzo potrzebujemy jednej bardzo ważnej rzeczy dla nas. To znaczy bardzo byśmy potrzebowali nafty, którą to musimy zanieść do naszego proboszcza. A problem jest taki, że nigdzie tutaj nafty nie mogłem znaleźć. Trochę sobie szukałem, w ogóle od poprzedniego odcinka ja przeniosłem te wszystkie postacie potencjalnie ranne do naszego proboszcza, także mamy z nim pewnie jakąś interakcję do wykonania, ale pomyślałem, że odpuszczę sobie i wykonamy te misje poboczne. Ta jaskinia brzmiała nawet ciekawie, prawda? Dlatego stwierdziłem, że zajmiemy się tą jaskinią. Mega mi zimno jest, nie wiem dlaczego. Znaczy, no bo jest zima. Jest zima, to jest zimno i w ogóle już nie mam tego. Praktycznie naboi, teraz znalazłem 5 naboi, więc dobrze. Ale ten karabin zacina się co jeden strzał, w sensie wystrzeliwujesz i on się zacina, więc jest problem. To nie jest dobry karabin, nie? Nie wiem, czy to chodzi przez to, jakie on ma zużycie. Tak, chyba jest 15% już tylko i wyłącznie mu zostało zużycia. A ja chyba tak na 90% nie mam tego. A ja mam do czyszczenia broni zestaw, no to można by było wyczyścić, jak będę gdzieś w bezpiecznym miejscu. Czyli pewnie u proboszcza, wtedy zajmiemy się tak zwaną konserwacją. A tutaj kruki nas prowadzą w fajne miejsce, widzę. Tutaj kruki pomocne. Tutaj możemy napalić w tym kominku. Czy tam w piecyku. No, ale niekoniecznie chcemy. Tutaj kibelek? Nie. Spokojnie, spokojnie. Najwyżej tam napalimy w tym piecyku. Ja bym chciał znaleźć tą skrytkę. To jest skryta? No co ty gadasz, że to jest cały włas jakiś? Co to jest? Ty, to bunker? Ja pierdolę, porzucony bunker. Możesz, kurwa. Dobra, macie tu może naftę? To wygląda na miejsce. Mamy to paliwo do lampy.
Dobra, ogólnie to nie chcę tego na razie marnować, także niech nawet tego nie używam. Broń, karabin myśliwski. Lepszy. Co wypierdzielam ten stary. Tylko ja bym go. Nie. Zanim bym go wypierdzielił, to ja bym wziął wszystkie amunicje, którą on ma w środku. No to jest w miarę istotne. Odpalę mnie za bałkę. Tak jest. Weź ten karabin, spokojnie. Najpierw może pobierzmy wszystkie tutaj, porozkradajmy wszystko, co można rozkraść. Czytaj tekst. Przedmioty do zebrania. Nie zatrzymamy czasu, tak samo jak nie można zatrzymać głazów staczających się ze wzgórza. Wygląda na to, że wielki niedźwiedź zwyciężył. Matka natura odracza się w wesołej dolinie. Ktokolwiek tu pozostanie, będzie zmuszony, aby się. Zmuszony. Co? Będzie zmuszony się zaadaptować. Umrzeć lub odejść. No dobra. Notatka trzecia. Możemy tu się generalnie kimnąć. Zobaczymy, może w sumie tu się kimniemy z godzinkę. O, pociski. Pięknie, mocno zużyte skiety, akurat to nas najmniej interesuje, ale pociski, bardzo ważna sprawa. Bardzo istotne są pociski. Teoretycznie mógłbym wziąć naftę i teraz jakby nalać ją do swojej lampy. No i widzieć cokolwiek, ale w sumie chyba nie chcę do końca tego robić. Nie chcę marnować tej nafty, bo obawiam się, że za dużo jej już możemy nie znaleźć. Dobra, tutaj tkanina, coś tu jeszcze było. Dobra, będziemy odpalać zapałeczki, no. Mamy ich sporo. Suszona skóra. Dobra, żarcie. I to sporo żarcie, więc spoko. Nafta. Haczyk, spoko. Nafta, wariacie. A to w ogóle no się mega opłacało, bo ja myślałem, że to będzie taki ten. Takie mała skrzyneczka, nie do przeszukania, tu chłopie. Cały ten dostaliśmy. Cały pieprzony bunkier. Do którego możemy zajrzeć. Nafta! Dobra. Kurde, ma jeszcze brakuje nam z pół litra. Jest tu po lewo, to jest nafta, prawda? Też. Kanister. Stary metalowy kanister z paliwem do lampy. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy całą wykonaną misję. Tu jeszcze był coś. Przeszukałem to już, dobra. Ty, to ja mogę sobie nalać w sumie teraz paliwa do tej lampy, bo już tam nie żałuję. Pewnie, że tak. Napełnij zbiornik paliwa, mam 4,5 litra, a nie potrzebuję 2 litry. Dobra. Zajebiście, że tu przyszedłem. Ogólnie. Dobra, i możemy sobie wreszcie coś widzieć. Odpal mnie tą naftową lampę. I ocie kręca, widać cokolwiek. Tylko teraz pamiętać, żeby nie popełniać tych błędów, co za. A tu normalnie lampa naftowa też jest. O, no ale nie widziałem to, nie podniosłem. Teraz pamiętać, że w momencie, kiedy będę coś wykonywał, to trzeba ją wyłączyć. Kurtka, weźmiemy sobie i ten środek też weźmiemy. Ten środek, to jest ostatni środek, który chyba potrzebuję. Spodnie śniegowe, to wygląda w sumie dobrze. Te spodnie śniegowe. Tak, i mamy ostatni środek bakteryjny, który musiałem przekazać chyba temu księdzowi. Księdzu, wiem, że się odmienia księdzu. Czasem sobie lubię tak odmienić jak Pepega. Dobra, i teraz generalnie. A jeszcze tutaj musimy przeszukać. Znaczy, musimy. Zostaliśmy zmuceni przez gierkę. Fajnie by było jeszcze środek antybakteryjny jeden, bo nie jestem pewien. Tak mi się wydaje na 90%, że tamten to był ostatni, który potrzebuję, ale pewny też nie jestem. Dobra. Tutaj mamy takie małe źródełko światła, więc będziemy w stanie podrzeć ciuchy i tutaj ogólnie zrobić ciuchy wszystkie. Zobaczyć, przejrzeć, jakie tutaj ciuchy mamy. No to na pewno chciałbym zebrać z tego tkaninę. Tutaj nam się też temperatura wzrasta, więc spoko. Ogólnie nie mamy żarcia i to prawda, natomiast ja mam mega duże mięso. Popolowaliśmy trochę na królasy i tak dalej, więc to jest spoko. Mamy też MRE. To jest 2000 kalorii od buta, więc spoko. Pierwszy raz w sumie to jem. Wcześniej oddaliśmy to MRE, jeszcze zostało 39 potężnych kalorii. Dobra. I tutaj generalnie mamy do wyboru tak, czapa. Szalik i możemy jeszcze ten taki mocno zużyty, długi wełniany szalik. Wydaje mi się, że długi wełniany szalik będzie lepszy od zwykłego szalika, prawda? Tak mi się wydaje, że tak powinno być przynajmniej.
I pytanie, czy będzie co lepszy, czapa? Czy taki szalik będzie lepszy? Wydaje mi się, że czapa generalnie będzie dużo lepsza. Że weźmy ten szalik i przeróbmy go na tak zwaną tkaninę, albo miazgę też można powiedzieć. No i co, poróbmy teraz management tego zdzierania tych rzeczy. To nie będzie raczej długie, my już wiem co tutaj klikać mniej więcej. Powinniśmy się w 2 minuty wyrobić. To, dobra, dobra. Tutaj te spodnie chciałbym zobaczyć. Wydaje mi się, że mocno zużyte spodnie śniegowe. No, wydaje mi się, że spodnie śniegowe oddadzą, nie? Że będą lepsze niż bojóweczki. I że wojskowe są lepsze od bojówki. No tak by wypadało, nie? Że najpierw bojówkę się robi, ale wojsko lepsze od bojówki. Tak idąc logicznym tutaj tokiem myślenia. Czy będą przyzwoite wełniane skiety lepsze od tych? Zużytych nie, no alpinistyczne to będą lepsze. No dobra, i buciory mamy tylko jedne, czyli to wszystkie te skiety tutaj co mam, to muszę przerobić kurde na tego, na tkaninę. Powinien być taki przycisk do skipowania, że to się automatycznie robi. Wkurzę mnie to, że to jest ten kółko i to się zbiera. Powinno być instant. Tak to za długo to trwa, trzeba. To jest takie sztuczne przedłużanie gameplaya. Ja takich bardzo rzeczy nie lubię, takich sztucznych przedłużeń gameplaya. Wkurza mnie to. Cały czas będę podawał tutaj na przykład Wiedźmina, no bo Wiedźmin to jest kurwa genialna gra i znajdziecie ją na tym kanale. Jest. Tak, to jest giereczka, no. Wiedźmin robi to pięknie, nie przedłuża gry, wydaje mi się, w żadnym stopniu. Znaczy, delikatnie, ale w żadnym znaczącym stopniu. Jak mamy oleje, to nie musimy robić nowych olej, tylko wystarczy, że mamy jeden olej i on się nakłada cały czas. Znaczy musimy go nakładać, tak? Ale jakby. Wystarczy, że zrobimy jeden. Nie trzeba robić ciągle, nie trzeba niczego uzupełniać. Jest to pięknie zrobiona gra. Nie wkurza mnie przede wszystkim, nieważne ile bym tutaj nie grał, to ona mnie nie denerwuje. Praktycznie żadna z mechanik mnie nie denerwuje, ani mi się nie nudzi. Tylko czyszczenie znaczników jest nudne, ale czyszczenie znaczników. Nie musimy robić, tak? Więc to jest spoko. Tutaj mam wrażenie, że co druga misja to jest taki właśnie znacznik. I się za dużo nie dzieje. Zajebiste to czapo w sumie. Bo będzie lepsze nawet niż ten długi wełniany szalik, ale zobaczymy. Napraw. Kurde, całą noc tu spędzimy. Dzień właściwie. Pokaż, czy ten szalik lepszy. Łe, ale gówno ten szalik, nie? Ja myślałem, że to OP będzie, a tutaj. Kurde, no niedobrze, to miałem tą czapę, mogę sobie dwie czapy założyć. Chociaż przed wiatrem będzie lepiej chronił? Nie, no tragiczny jestem. Ja myślę, że OP będzie. Rękawice możemy jeszcze naprawić. Dobra, mogę wam to skipnąć. Następnym razem, jak będziemy naprawiać wszystkie rzeczy, to ja wam to skipnę, tak jak poprzednio. Też teraz staram się, nie będę ukrywać, robić jak najmniej istotnych rzeczy na odcinku fabularnych, bo wiem, że te pierdy mikrofona mogą powodować dyskomfort i po prostu chciałbym, żeby teraz porobić sobie te najbardziej poboczne rzeczy i właśnie nie gadać na temat, nie robić misji głównych, starać się w tych odcinkach, przynajmniej teraz tych dwóch. No, żeby właśnie nie psuć tutaj tego głównego wątku, experience'u głównego wątku. Napijmy się wody, albo tam puszki. Dobra, jeszcze mam do naprawy tego. Buty i gacie, także. Dobra, już to naprawię, to jest zwykłe takie klikanie tych butów i gaci, no. Ty, a tutaj znalazłem jeszcze ogólnie, patrzcie, krata była za otwarta. Znaczy zamknięta właśnie. Znalazłem tutaj dziennik Joplina, część pierwsza. Czytaj tekst. Nadchodzi burza, nikt nie wie kiedy to nastąpi, ale ja czuję, że niedługo. Nie da się jej zatrzymać, po prostu ukryj się, aż przeminie. Dobra. I czy to mi an. O, właśnie, no bo problem był taki, że ogólnie zlokalizuj drugi bunkier, nowy cel. O kurde. No to będzie lokalizowany normalnie. Słyszałem na mieście. No właśnie, nadal miałem tą aktywną misję i tak pomyślałem, że w takim razie musiałem coś pominąć. Więc się cofam. Co to mi tu kurwa lata, ty? Mucha? Mucha o drugiej w nocy? No i myślę, że muchy też śpią. I jesteśmy kurde przeciążeni. Jak to, że ja mam 40 kg i nadal jestem przeciążony? Możemy. Co? Czas zbierania? Rozładować broń możemy, tak jest. I możemy upuścić tą broń, bo waży 4 kg.
Możemy. Nawet dobrze, że to zrobiliśmy. Tabletki do wody. Wypierdziel. Jakieś tutaj dżemy. Nie, co to jest? Peanut butter. Masło orzechowe. Łuk. No, przestań mi latać. Nie, no to nie jest mucha na bak. To jest jakiś psychopata. Dobra, mamy jakieś tutaj łomy. No tego nie będę wyrzucał wszystkiego, nie? Nie ma co tu wyrzucić nowego w sumie. To jest każda istotna rzecz. Generalnie. Dobra, no i co? Będę przeciążony, ale mogę biegać teraz. Wydaje mi się, że udamy się teraz do... po kościelny artefakt. I wydaje mi się, że ja zatrzymam wam wtedy odcinek. I zobaczymy... A nie, to mucha jest. Jebana. I wydaje mi się, że tego. No i się lampi na mnie, są i chłopie oblizuje sobie ręce, nie? O ty kurwa gagatku. W ogóle co ciekawe, takie robienie palcem w muchy, nie wiem dlaczego, wabi je delikatnie. Kiedyś tak testowałem i on i tak mucha generalnie. Ty ja mogę dotknąć, ona nic. Generalnie tak testowałem kiedyś, bo myślałem, że jak jej tak pomacham, to przyleci mi na palec. I tak się okazało, że tak stało. Nie wiem, czy to był jakiś przypadek, jeden na milion. Możliwe w sumie. Dobra, generalnie widzę jelenia i ja bym tego jelenia szczerze mówiąc upolował. Chociaż nie, no nie mam miejsca w eku, co ja odpierdalam. Idziemy dalej, idziemy do samolotu i kościelny artefakt znaleźć. Ty, tylko... Ja chyba nie z tej strony idę, jeżeli chcę znaleźć ten kościelny artefakt. To będzie ciężkie do wykonania, skoro tam jest rozwalony ten samolot. Nie wiem z której strony ostatnio jak tam byliśmy, to nie było za bardzo kościelnego artefaktu. Nie wiem jak go dorwiemy, ale spróbujemy go poszukać. Mam nadzieję, że się uda. No i jak dorwiemy już ten kościelny artefakt, to generalnie pójdziemy sobie porozmawiać się z pastorem i... z pastory... I tego. I jeżeli wszystko będzie git, no to nie wiem, on nas pewnie pokieruje dalej, co mamy robić. Nie, bo co powiedziałem? Nieźle powiedziałem, w swojej kolejności jest druga w nocy widzowej. Chciałem powiedzieć, że... Znaczy, kolejność jest mniej więcej dobra, tylko chciałem dodać jeszcze, że najpierw udamy się do, tak, do kościelnego artefaktu, potem ja zobaczę odcinek, jeżeli on wyszedł bez pierdzenia, tak mniej więcej sobie tylko przejrzę, no to wtedy udamy się oddać się pastorowi misję. Pogadać z nim na temat tego, co zrobiliśmy dla świata The Long Dark. I on nam, nie wiem, da przebaczenie czy coś i będzie super. Nie wiem, co się wydarzy. A jeżeli pierdzi mikrofon, no to udamy się do niezwy na misję, która nazywa się Niezwykła Opowieść. I spróbujemy znaleźć widmowego jelenia. Czyli jelenia ducha. Megawron tu jest dużo. I kruków. Będą jadły pewnie z mięsa zabitych. Tylko, kurde, no tutaj gdzieś jest kościelny artefakt. Tylko pytanie brzmi, gdzie? Jak ja mogę... No nie pierdziel, że ja tu mogę przejść. Puszka. Co ty gadasz? Ale pokczman. Dzięki, gro. Kurde, pierwszy raz ta gra mnie mi miło zaskoczyła. Nie no, pierwszy raz to przesadzam, no. W sumie dużo razy mnie miło zaskoczyła. Ta, ale kika pokczman, że ja sobie tędy mogę przejść, bo to nie jest ten jakby główna część statku chyba rozbita. A nie, a może jest? Nie pamiętam, czy jakby my tędy... Tędy szliśmy i tutaj jakby wchodziliśmy po raz pierwszy? Nie, chyba tak, my tędy po prostu przyszliśmy po raz pierwszy. Ja myślałem, że to jest... ja myślałem, że to jest tamta część i tam możemy przejść. A to dupa, nie tamta część. Dobra. I gdzieś tu generalnie po lewej stronie powinien być ten kościelny artefakt. Według moich precyzyjnych obliczeń. Niestety nie widzę siebie na mapie. No tak mniej więcej. Trochę mniej, trochę więcej. No tak, tak, no tak, o, tak tutaj. Dobra, czyli gdzieś tam jest ten kościelny artefakt i teraz musimy, kurczę, się do niego udać. Tylko nie wiem jeszcze jak do końca to zrobimy.
No ale gdzieś w tamtą stronę generalnie. Tutaj może. No jakbym mógł skakać, to bym pomyślał, że tutaj, ale nie mogę skakać, więc raczej nie tutaj. Chociaż jestem w stanie się tu udać. Nie, to raczej nie jest tutaj. Ale możemy w sumie spróbować przejść. Myślę, że jedyne co mnie tu czeka to duża ilość damage'u, kiedy spadnę na ryj. A. To nie jest to miejsce. Jak się tutaj dostać do tego kościelnego artefaktu? Ogólnie to mogę w sumie sprawdzić, no nie? Ja tak staram się nie cheatować i nie sprawdzać każdego tutaj wejścia na YouTubie, ale myślę, że sobie obczaję, bo nie do końca wiem jak tu wejść. Dobra, szczerze mówiąc, to dłużej ja będę szukać jak tam dojść generalnie. Jeżeli faktycznie tam pójdę po prostu. Mam takie wrażenie, bo niby znalazłem jakieś filmy, które się nazywałem tak właśnie ten kościelny artefakt, ale generalnie żebym ja teraz szukał tego wejścia, to jest jakaś katastrofa. Katastrofa to jest też to, że kurde, że z tamtej strony nie było wejścia, a tutaj nie ma wejścia. Nie no, teraz to się wkurzyłem, no jak tam mam wejść? Nie chce mi się chodzić w kółko. Teraz będę wracał tą samą drogą, no. Gdzieś tu musi być jakaś boczna droga. Ja tędy szedłem już. Transportowaliśmy tą laseczkę. No gdzieś tutaj musi być ten kościelny artefakt. Przed nami jest prosto. Nie wiem, kurde. Tu nie ma, tam nie ma. Może tutaj gdzieś w lewo. Bladego pojęcia nie mam, jak my się tam mamy dostać. Obszedłem tą mapę 3 razy już. Kurde, zielonego pojęcia nie mam. Naprawdę muszę sprawdzić to na YouTube. Łe chłopie, to jest chłopie na jakimś tym. No po jakieś linie się wspinasz. A, dajże spokój, wariacie. Nigdy tego nie znajdziemy chyba. To było przy tym miejscu, gdzie od razu znaleźliśmy notatkę. Nie wiem, czy wy byliście przy tym, czy ja to sobie nagrywałem osobno, czy to było w ogóle poza nagrywaniem. Nie wiem, po co miałbym nagrywać osobno, więc jeżeli już to było poza nagrywaniem. I był taki domek, ja znalazłem taki domek. To nie jest raczej ten domek. Ale generalnie był gdzieś tutaj domek i przy tym domku zaraz generalnie była taka lina do wejścia i wspinaczki. I potem linię musiałem się udać tam na górę. Nie wiem, czy to nie było czasem tutaj? Kurde, pasuje do tego miejsca, że tutaj i tutaj od razu lina i się wspinamy, nie? No ale nie widzę, żeby tu był jakiś domek. Cholera, no nie wiem gdzie to. Podobno gdzieś tutaj po lewej stronie. Trochę dalej jeszcze. No to chodźmy. Tu jest jakiś domek, ale to nie jest ten domek, to jest jakiś spalony domek, co mówiliśmy przed chwilą. To nie jest tutaj ogólnie, chociaż byłem tutaj z 5 razy. Ja w ogóle tutaj przetrwał telefon, to ciekawe. O, kanister! O kurde! Jak ja bym wiedział, o chłopie, jak ja bym wiedział. Dobra, jeżeli to nie chcemy. To gdzieś powinno być chyba trochę dalej i po lewej stronie. Ja tutaj mam mapę taką odpaloną. Generalnie to widzę, gdzie to jest. Także to przed nami to powinno być. Co ciekawe, i gdzieś tutaj pójdziemy sobie właśnie do góry po linii i powinniśmy znaleźć się na miejscu i wykonać tę misję. No więc chodźmy, chętnie bym to wykonał. A wiecie co? A ja teraz rozumiem, wrony wskazują martwe ciała. No tak. No ma to sens, bo tutaj też jest martwe ciało. Czyli tam gdzie wrony, tam martwe ciało. One sobie po prostu zjadają to ciało, ma to sens. W życiu prawdziwym pewnie też tak to działa. Takie sępy, tak samo jak na tym. Na sawannie. Ty, ja tu na górze powinienem być ogólnie. Zepsułem trochę. Ja mogę je jakby zestrzelić? To jest pytanie dobre.
A, czyli ogólnie to możemy zjeść śnieg, tylko generalnie jest problem, że to nas mega wysiębi, tak? Czy co? Nie no, chyba śnieg zawiera mega dużo niefajnych rzeczy. Mi się wydaje, chociaż z drugiej strony, przecież tak niska temperatura nie zabija czasem zarostków? Wydaje mi się, że tak. W sumie to nie wiem, jak to działa do końca. Czy możesz zjeść śnieg? Wiem, że na pewno jak nie możesz wypić słonej wody, bo słona woda powoduje to. Ze słoną wodą jest bardzo ciekawy efekt, ponieważ tym więcej pijesz, tym bardziej spragniony jesteś. Tak samo jak z wieloma rzeczami w prawdziwym życiu. Tym więcej zjesz, tym więcej tego pragniesz. Tym więcej czegoś obejrzysz, tym więcej chcesz to oglądać. Ciekawe. Filozoficzne tematy. To jest to miejsce. Jesteśmy na miejscu. Znalazłem. Ogólnie często mam takie rozkminy filozoficzne, ale raczej pozostawiam je dla siebie. Za nudny na odcinek albo na streama, żeby takie rzeczy gadać. Raczej na streamach Ja tak, odpalam live i tak, wyciągam mózg, obok kładę, albo zacznij nagrywanie. Obok i kurwa nagrywam. Mam wrażenie. Co tylko odpalę nagrywanie, to mi się IQ zmniejsza o 40 co najmniej. Dobra, i gdzieś tutaj powinna być taka lina. Według tego, co tu widzę na filmiku. Mniej więcej powinna być teraz idealnie przed nami. Jeżeli ufać internetowi. Nie wiem, czy powinienem ufać internetowi. Szczególnie po tym, jak YouTube zabrał łapki w dół. Nigdy nie wiesz, który poradnik jest dobry. No i tutaj powinna być lina ogólnie. Zostałem kurwa oszukany? Ale chuj, nie? Zostałem oszukany. No i dlatego powinni oddać łapki w dół. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Filmik ma tak 130 łapek w górę i 40 w dół według tego wtyczki, która odblokowuje łapki w dół. Ale coś czuję, że generalnie ma więcej. Dokładnie w tym miejscu powinna znajdować się lina, której kurwa nie ma. Zostałem oskamowany i to fest, nie? Dobra widzowie, po 20 minutach, więcej pewnie, koło 35 minut chyba tutaj szedłem, tak. Coś było koło drugiej mówiłem, teraz jest, no, jest dużo później. Jesteśmy w końcu mniej więcej na miejscu, słuchajcie, wystarczy było pójść z tej strony i od lewej strony przed samolotem odbić właśnie w lewo. Pewnie możecie słyszeć delikatnie wiatrak, bo mam włączone ogólnie, bo jest mega gorąco. No ale już mi się nawet nie chce tutaj zmieniać tego. Jesteśmy tutaj po co? Odzyskać ten kościelny artefakt. Widzowie, odzyskuję to, idę w kimę. Już nie daję rady. Z ostatnim tutaj tchem doszedłem. Jeszcze przydałoby się dojść do tego księcia. Pewnie jeszcze tam dam radę pójść i pójdę spać. Zaatakowało też mnie stado wilków. Obawiam się, że może tutaj powrócić w pewnym momencie. I to jest któryś z tych domków tutaj. Tutaj jest jakaś piwnica. Mogę tutaj wejść? Mogę. Możliwe, że to będzie tutaj. Jeżeli to jest piwnica, to możemy też może tutaj kimnąć się. Tutaj nam temperatura wzrasta ogólnie, więc OP. Super, zajrzeć do zapoluzowane deski, pewnie, że tak. Tylko ja bym się tutaj kimnął przede wszystkim w giereczce. Naprawdę też bym się kimnął. Ale najpierw w giereczce, bo zaraz mi psycha siądzie tutaj w gierce. Myślę, że z 10 godzin solidne, żeby tutaj mega mocno wypocząć i nagrzać się. Tutaj dostajemy po głowie mocno. I nie jestem w stanie nieść dużo rzeczy, bo nie jestem mega zmęczony, no nie? Jestem mega mniej rzeczy w stanie nieść i się ślimaczę strasznie, więc dojście tutaj mega długo trwało. No i dobra, i próbujemy zajrzeć za jakąś poluzowaną coś tam, zaraz się dowiem, o co dokładnie tutaj chodzi. Zestaw do szycia chętnie bym wziął, apteczka. Środek antybakteryjny, wstrzyki, wiesz. Dobra, za jakąś poluzowaną coś tam mam. O, poluzowane deski. Mamy kościelny artefakt. Stary, kunsztownie wykonany krucyfiks. Byłby ozdobą każdego muzeum. No dobra.
Bierzemy na chatę. Tutaj mam siekierę. Siekierę to ja mam. Generalnie nie potrzebuję. Zwróć artefakt. Pewnie, że tak. Po raz kolejny paliwo do lampy. Skiety to już nawet już mi się nie chce tego ruszać. To jest jakaś pralka, skrzynka. Drewno nie potrzebujemy. No dobra, lodówę jeszcze mogę zobaczyć. Że mają tu coś ciekawego. Złodziejaszki, a ukraść od złodzieja, tak nie ukraść w sumie. Więc giduwa. Drewniane zapałki. Część trzecia doliny, możecie sobie przeczytać. Tutaj jest mega dużo żarcia, możemy wziąć. No też jakiś pojemnik. Dobra. Ja generalnie spadam do tego księdza i tam sobie zakończymy już następny odcinek. Znaczy zakończymy ten odcinek i zaczniemy następny, już naprawdę jestem mega zmęczony generalnie. Zazwyczaj śpię od 5 godzin, więc już ledwo się trzymię na nogach, jak coś widzowie. Idę jeszcze oddać tę misję i będziemy kończyć. Dobra widzowie, po godzinie i 10 minutach jestem na miejscu. To była mega długa podróż, aż sobie wyciszyłem giereczkę, no bo tylko i wyłącznie szedłem. To była mega długa i mega ciężka i serio wyczerpująca podróż. Bo musiałem uważać na wilki, musiałem taśkać to całe eku, więc w końcu możemy chwilę odpocząć. Pakujemy się do środka. Normalnie się czuję, jakbym kurwa przeszedł tą całą drogę. Pakujemy się do środka, oddajemy naftę i możemy porozmawiać z księdzem i tutaj sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Nie, jeszcze się kimnijmy, bo zaraz kurczę zemdlejemy. Włóżmy to. Przede wszystkim tak, środki antybakteryjne, idealnie styku, co do jednego. Mamy to. Pistolet sygnałowy nam został do oddania. Pistolet sygnałowy również mamy, także pyk. No i została nafta i naftę również mamy. Gdzie jest tutaj ta nafta? Mamy 2 litry nafty. Dzięki wariacie, mamy wszystko. Wszystko, misje zostały ukończone. No i tutaj teraz walniemy sobie survival i śpiwór. Kimnijmy się kilka godzin, przede wszystkim uzupełnijmy żarcie. Generalnie, no i pogadajmy z księdzem, co tu się dzieje. Wierzcie mi, że generalnie dobrze, że wam skipowałem te drogi, bo no nie wiem, one są mega nudne. Tak mi się wydaje, no ja bym chyba oszalał, jakbym miał to wszystko na całą tą drogę oglądać u kogoś. Tak przez chwilę sobie myślałem właśnie, czy na streamie nie byłoby fajnie i później uświadomiłem sobie, Jezusie Nazarejski, jak ja bym przez 1,5 godziny na streamie szedł teraz, znaczy, że umarł z nudów. Tak to chociaż mogłem sobie coś pooglądać na lewym monitorze. Także generalnie no takie chodzenie jest mega nudne, jeżeli na taką skalę gigantyczną, czyli z jednego końca mapy na drugie, o to mi chodzi. A generalnie to chodzenie jest... Co się kurwa stało? A czemu pogrążam się w wiecznej ciemności? Co się wydarzyło? Dobra, tutaj oddaliśmy rzeczy. Nie miałem wody? Chyba nie miałem wody. Żywność, no to jeszcze raz, no. Będzie trzeba tutaj też posmażyć te mięsa, które gdzieś tam pozbierałem. To są mięsa z wilka. Trochę ich pozabijałem ogólnie, tych wilków, no bo... No bo co, mnie atakowały, trzeba było się bronić. No i tyle. Najgorsze była taka akcja, że byłem w nocy ogólnie. Nie słyszałem wilki, chłopie, że byłem mega zmęczony, nie mogłem biec. Miałem mega mało naboi. I chłopie, bo ognisko odpaliłem i ognisko, ogólnie się wilki boją ogniska, nie? Więc chłopie z tą bronią koło ogniska i słyszałem tylko, jak to ognisko coraz bardziej się zmniejszało, to natężenie ogniska, to coraz więcej wilków i coraz bliżej podchodziły, ja chłopie prawo, lewo, to była akurat fajna akcja. No ale tak generalnie to było nudno. Napijmy się jeszcze, a nie mam wody w ogóle. No dobra, to zaraz się napijmy. Czekaj, musimy przygotować tutaj wodę koniecznie. Miejsce do gotowania, kominek, woda, garnek 2 litry. Stopimy, przygotuj posiłek. Przygotuj posiłek. To ja nie umrę? Nie przygotuj posiłek, tylko przygotuj wodę. Ja nie umrę teraz, jak pójdę spać? Generalnie nie, nie powinienem. F5 klikam. Chyba, że to nie o to chodzi. A ja mam zatrucie pokarmowe generalnie, no tak. Zapomniałem o tym. Miejmy nadzieję, że nie umrę. No na razie chyba jest git. Na razie to się chyba zbugowałem, śpiwór.
Niestety to zatrucie pokarmowe, bo przypadkiem chciałem wyrzucić mięso, kawałek mięsa, a ja zamiast wyrzucić niestety mięso surowe, to je zjadłem. Taka sytuacja się tutaj niestety wydarzyła. No zaraz, spokojnie, no musisz chwilę poczekać. Generalnie to możemy teraz tak, czekaj. Survival, zaczekaj, zaczekaj, pyk. Dobra. Pyk, możemy się napić tej wody już. Uzupełnić tutaj płyny i kimnąć się na trochę więcej niż godzinę. Chociaż teraz jeszcze godzinkę, bo żeby mi się tutaj w garnku nie wygotowała woda. To tak, F5, śpiwór, godzinka, śpi. Dobra, i teraz bierzemy sobie ten śnieg, wygotowany, ugotowany właściwie, nie wygotowany, mam nadzieję, że wygotowany, znaczy ugotowany, a nie wygotowany, kurczę, wygotował się właśnie. No dobra, to jeszcze raz, jeszcze jedna próba. Godzina snu. I odświeżająca, mega powolna jest ta giera, ale to dobrze. Można sobie wychillować. Ogólnie dzisiaj po raz, bo ja ogólnie jestem na diecie praktycznie cały czas, całe życie jestem na diecie. I dobrze. No kurczę, dzisiaj tak porządnie, powiem wam szczerze, zjadłem. I momentalnie doczuł taki przypływ energii. Z tego. Zazwyczaj jak już o 22 już byłem taki widzowie, wiecie, mętny, że tak powiem. To powiem wam szczerze, wypiłem sobie kawusie, zjadłem sobie słodkie jedzenie. Dostarczyłem cukru do organizmu, dostarczyłem zwykłego jedzenia, węglowodanów i momentalnie jest 3:10, a ja jestem chłopie na nogach, nie? Normalnie o 3:10 to wstaję powoli. Ja szczerze mówiąc, a nie idę spać. Chociaż nie licząc tych ostatnich dzień, bo trochę jest ta impreza tutaj poimprezowane. Ogólnie w filmie na przykład tym, Wilku z Wall Street, było pokazane odnośnie tego narkotyku, co jeżeli weźmiesz nasenne tabletki i nie pójdziesz spać, to ci faska wjedzie, nie? To powiem wam szczerze, że wczoraj wziąłem tabletki nasenne, no i niestety obudziłem się po jakimś czasie, ponieważ przed spaniem wypiłem chyba z litr wody. Ja normalnie wziąłem tabletki na spanie i 15 minut czy 20 później się obudziłem. Kurwa, widzowie, jak ja wstałem. W życiu takiej fazy nie miałem, przysięgam. Ja się kręcę, nic nie pamiętam. Ale była akcja. Jeszcze na końcu stwierdziłem, że genialnym pomysłem jest to zapić wódą. No zaprawkę. No to już w ogóle było jajca. A potem to wam nawet jeszcze nie mówię, widzowie, co się dalej działo, bo to... No więc akurat ostatnio wstaję od 11, ale teraz powinno być, teraz powinienem sobie to uregulować i zazwyczaj, no wcześniej, nie licząc tych ostatnich dni, o 3 rano. Dobra, wydaje mi się, że prawda, że mamy porozmawiać z ojcem. Tomasim. Thank you for your efforts. You have likely saved the lives of all these people. They now have a fighting chance to last through this storm. You have done God's work here, and He will forever look favorably upon you. Thank you, Father. Do you think while looking favorably on me, He could also help me find a way out of here? As I said, the usual paths are blocked. But the blizzard, it may have displaced enough snow to... To what? There is another route. It's a dangerous one. Through the mountains. I'll take my chances. I really need to get to Perseverance Mills. If things are this bad here, they'll be worse. Look, I just need to get there. Can you help me? An entrance to the old coal mine. If the blizzard moved enough snow, you might be able to get in there. A, wiem gdzie to. Tam gdzie myślałem, że są miny, jak w Tarkowie. Follow the highway and God willing, you'll get to Perseverance Mills. Here, I'll draw it on your map. Thank you, Father. Dziwnie tak mówić, dziękuję ojcze. W życiu bym tak nie powiedział do księdza.
And if you'll permit an old priest an indulgence, chociaż w sumie jest tak z szacunku, może. I'd like to share some wisdom with you. Nie wiem. Go ahead, father. Your burden. I see it weighs heavily on you. I don't know what you mean. Yes, you do. You do not have to carry it alone. Look, thank you, father. But religion isn't really... I don't say this as an attempt to sway your thinking or help you find faith. But find something, someone, to help with your burden. Otherwise it will consume you. Look around you, father. I think the Lord may have his hands full right now. Whatever burdens I may have, they're mine to bear. And mine alone. However crowded his table, there is always a seat for you, my child. I'll keep it in mind, father. Here, you should take this back. Keep it, my child. I fear you will have need of it before this long winter is done. No, jako pamiątkę chociaż możemy zachować dla siebie. Tak sobie też myślę z punktu widzenia introwertyka. Czemu ja powiedziałem introwertyka? Z punktu widzenia tego. Ekstrawertyka. Z punktu widzenia, jak się nazywa? Ateisty. No właśnie, ateisty. No to tak sobie patrzę, że w sumie wziąłbym na pamiątkę. Dobra, odbierzmy ten telefon, bo widzę, że tutaj jeszcze jakaś kascenka. Wow. I hate to be a foregone conclusion. Well, I don't seem to get a lot of other calls out here. I want to know something. Why did you work so hard to help those strangers? Would they have done the same for you? I have no idea. I doubt they would. You probably work all day every day. Bust your ass to help people, delivering babies or researching or whatever it is you do. Does anyone really notice? I'm not sure, but I don't do it for that. You don't do it for recognition because no. You don't get any. What is this about, really? I could have been something, too. Something more than a farmer's wife. Something more than a cattleman's daughter. I'm sure you could have, Molly. Don't patronize me. I could have been something, but I let him stop me. I let myself be small, so he could feel like somebody. I gave up everything for him. And to him, I didn't even exist. I let him make me small. Less than nothing. What happened to him, Molly? I don't understand. To na chuj dzwonisz? Did you kill him? There's different ways to hurt people. Some ways heal. I told you. The wolves killed them. Never mind that. I called to tell you. What did you call to tell me, Molly? To było śmieszne, jakby tak zrobiła. Top of the hill, overlooking my farm. You can see the tower from my porch. Not sure if you can get working, but the radio up there would be good enough to reach Perseverance Mills. You can maybe find out about your guy. The precious mystery thing that you hope he has. A radio? But... Why'd you wait so long to tell me? Well, I didn't know if it'd work. And also, girl gets lonely out here, I guess. It was nice to have someone to talk to. Okay. Czyli mamy nie tylko jedną misję, ale mamy kilka misji. A to jest misja główna w ogóle, tak? Muszę ją koniecznie wykonać, okej, czyli musimy iść na to wzgórze sygnałowe. No dobra, udamy się tam oczywiście w następnym odcinku. Przy okazji zahaczymy tutaj o bunkier. Kto wie, może wykonamy też te wykrzykniki. Aczkolwiek jak sobie wyobrażę, że mam iść z tego miejsca, potem do tego miejsca gdzieś tutaj, tą całą mapę, to już mi się, nie chce mi się już nic, nie? Więc zobaczymy. Możliwe, że nie wykonamy tych wykrzykników, bo są nudne jak dla mnie. Więc możliwe, że skupimy się na misji głównej, nie wiem, ale wiem, że dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka.
Mam nadzieję, że wam się podobał. Możecie zostawić lajka, jeżeli dzisiaj było coś źle z mikrofonem, pierdzenie, cokolwiek. Ja sobie cały ten odcinek od A do Z przejrzę. Z każdym kolejnym odcinkiem staram się wprowadzić jedno jakieś ulepszenie, czy jedną jakąś naprawę podjąć odnośnie tego mikrofonu. Coś przestawić, coś podłączyć, coś zobaczyć, wyłączyć filtr, włączyć OBS-a, zmienić OBS-a, zmienić wersję OBS-a. Także mega się staram, ale też muszę nagrywać codziennie. Znaczy muszę, no tak sobie powiedziałem, że tutaj będę nagrywać codziennie, żeby nie stracić właśnie tego flow. Więc nie chciałbym teraz, słuchajcie, zrobić tak, że przestanę nagrywać na kilkanaście dni. I będę testował jakieś, gadał do siebie i udawał, że nagrywam odcinek, i testował mikrofon, także jesteście moimi dzisiaj na tych odcinkach ostatnich królikami doświadczalnymi. No ale jest jak jest, jeżeli faktycznie dzisiaj ten mikrofon robił tak zwane pierdzenie, no to niestety będę musiał faktycznie przerwać te odcinki, nagrywanie tych odcinków na kilka dni i naprawdę zobaczyć, co się z nim dzieje. Dzisiaj ostatnia szansa, przejrzę sobie odcinek od A do Z. Jeżeli faktycznie dzisiaj już było coś źle, to obiecuję, że w następnym odcinku będzie perfekcyjnie. Dzięki wielkie jeszcze raz. Widzimy się standardowo jutro. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.